Bóg taką drogę obrał dla mnie, że mogłem poznać jedno życie, teraz pewnie mam drugie, jedną księgę zamknąłem, teraz pewnie otworzyłem nową, w której piszę, wydaje mi się, dosyć, nie wiem, kolorowe i naprawdę piękne rozdziały. Na pewno nie zostałem sam, bo jakbym został sam, to nie wiem, czy bym tutaj teraz siedział i czy mógłbym się cieszyć pewnie tak życiem, jak się cieszę. Także że na pewno zostałem doceniony tą pomoc, doceniam ją i chcę się jakoś zrewanżować. Jak mogę, także tak się jakoś rewanżuję. Może nie tym, którzy mi tak pomagają, ale mogę też innym to jakoś przekazać. Dążę do tego, żeby być jak najlepszym. Trenuję ciężko. No i oczywiście Rafał jest dla mnie wielkim idolem i patrząc na niego, zmierzam na szczyt. Jest dużym bohaterem, dokładnie. Uczy, jak być wytrwałym. Pierwszy raz usiadłem na wózek i, no i z bratem właśnie wyszliśmy na spacer, no i cóż, pewnie pierwsze łzy w oczach, nie, i, no i tak sobie myślę, jak tak moje życie ma wyglądać do końca, że ktoś mi ma wozić, nie, no to nie chcę, żeby tak moje życie pewnie wyglądało. I... Inaczej są też postrzegane osoby niepełnosprawne gdzieś, gdzie no jeszcze myślę, że nie ma takich stereotypów jak u nas, że my generalnie to powinniśmy siedzieć w domu w czterech ścianach i nigdzie nie wychodzić, bo nie jesteśmy doskonali, bo albo się poruszamy na wózku, czy nie mamy nogi, a bezwzględnie jesteśmy taką samą częścią społeczeństwa jak inni i, no i oczekujemy normalności, żeby nas normalnie traktować jak normalnych obywateli. Sukces ma wielu ojców, porażka niestety jest sierotą, ale tak, myślę, że no, był to jakiś tam pewnie piękny okres w moim życiu, że faktycznie było mnóstwo ludzi, czy na trybunach, czy w ogóle dookoła. A teraz myślę, że Londyn też otworzył oczy, że ten sport faktycznie nie jest gorszy, że czy ktoś jeździ na wózku, czy nie wiem, biega o protezie, czy jest całkowicie zdrowy, to sport jest jeden, bo sport łączy i myślę, że to jest cała idea sportu, bez względu na to, w jakiej kto jest, nie wiem, pozycji, czy siedzącej, czy stojącej.
wierzę w Boga i dla mnie cóż by pewnie było życie warte bez Boga, bo pewnie byłoby puste i też pewnie musiałem jakoś do tego dojrzeć, do tego wszystkiego. Pewnie też osoby, które poznawałem w swoim życiu, jakoś mi pewnie też pomogły w tym, żeby właśnie zwrócić się, mówię, z tym wszystkim, co mam do Boga, powierzyć swoje życie i myślę, że tego nie żałuję, bo wiem, że to jest dobra decyzja w moim życiu.